Tak. Motywacja, taktyka, wspomaganie dozwolone oczywiście. Stałe fragmenty gry, jakie będziemy wykonywać, jak Lech wykonuje stałe fragmenty gry. Rzuty rożne, rzuty wolne, rzuty z autu. Na składzik przypuszczalny Lecha. Mamy wszystko. Teraz idziemy na odprawę, będziemy mówić o Lechu. Będziemy mówić też o naszych stałych fragmentach gry. Bosy Tanecki, nowa para stoperów. Bartek już długo gra w tym Lechu, pamiętacie doskonale. Tanecki to jest nowy zawodnik. Na pewno będzie szwankowała komunikacja, panowie. Zaki, myślę, że to jest najjaśniejszy punkt w tej drużynie. Chłopak, który, panowie, haruje od przodu do tyłu, do przodu do tyłu cały czas. Zagranie do środka, zagranie piłki prostopadłe między bocznego obrońcę. Grzesiek, cały czas będziemy się tasować. Zmiana będzie, jeśli ty zdążysz, idziesz do niego. Jeśli nie, będzie schodził Mani, ty będziesz jego asekurował. Cel był taki, żeby w przeciągu roku stworzyć taki zespół, który będzie liczył się w walce o najwyższe cele. To są dobrzy piłkarze, młodzi, zdolni, którzy już są w kręgu zainteresowań trenera Benhakera i myślę, że z czasem też będą kolejni. W dzisiejszej piłce decydują detale, szczegóły. Powstały banki informacji. Każdy zespół liczący się ma w swoim klubie bank informacji, który dodatkowo szczegółowo analizuje grę poszczególnych zawodników całego zespołu. Utrzymanie się przy piłce, to można gramy z pierwszej piłki, nie podnosimy piłek. Skąd wzięło się to powiedzenie Mourinho i tak dalej? Przed meczem z Legią Warszawa w Pucharze Polski w maju 2004 roku. Wcześniej, dwa tygodnie, odbył się finał Ligi Mistrzów. Porto grało z AS Monaco. W Gelsenkirchen miałem okazję być na tym meczu. I tak przyszło mi takie skojarzenie na myśl, że my toczymy pojedynek z Legią Warszawa, gdzie trenerem jest Darek Kubicki. Ja jestem trenerem Lecha. Darek Kubicki, wspaniała kariera. Dzięki temu takie skojarzenie się zrodziło w mojej głowie, że ja Mourinho on Deschamps. Mourinho też nie grał w piłkę, w przeciwieństwie do Deschampa i tak to się zaczęło od tego. Szyzą, mówiąc z przekąsem Mourinho i tak dalej. Mnie to szczerze mówiąc nie przeszkadza, bo dla mnie nie jest niczym złym, jeśli ktoś w dobry sposób stara się naśladować tych najlepszych, a na pewno Mourinho jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Tak nie możecie stać blisko, zobacz. Myślę, że warto się od nich uczyć. Oczywiście nie głupio naśladować, bo z tego wychodzi wtedy karykatura, ale pewne rzeczy, pewien sposób myślenia, prowadzenia drużyny, pewne zachowania, jak najbardziej można się od mądrych ludzi uczyć. Wracam na stadion, gdzie pracowałem 3 lata, troszeczkę w innej roli. Wiem, że ci wszyscy kibice, którzy dopingowali mój zespół przez ostatnie 3 lata, teraz dopingują również ten sam zespół, ale kto inny już ten zespół prowadzi. Ale taka jak gdyby kolej rzeczy. Myślę, że czeka nas fajne widowisko. Zawodnicy również się bardzo cieszą, że zagrają przy wypełnionym stadionie, gdzie będzie fajna oprawa, fajna jak gdyby